Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Obserwator. A oto, co dla Państwa dzisiaj między innymi przygotowaliśmy. Kryształowy ekran, nagroda główna konkursu To nas dotyczy jest w naszych rękach. Film telewizji Słupsk o przymusowych robotnikach pokonał ponad 30 produkcji w kategorii Moja mała ojczyzna. Strażacy z Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Były odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Słupscy radni podczas najbliższej nadzwyczajnej sesji wyrażą opinię w kwestii zmiany granic administracyjnych gminy Słupsk. Miło jest mi poinformować Państwa, że film wyprodukowany przez Telewizję Słupsk Tajemnice Pomorza Polscy robotnicy przymusowi w Sztolp zdobył główną nagrodę w konkursie telewizji lokalnych To nas dotyczy. Pokonaliśmy kilkudziesięciu konkurentów. Naturalnie w lesie, grup księżniczki, telewizja Asta Piła. Tajemnice Pomorza, nowa telewizja Słupsk. Zapis Jarocina, telewizja ProArt Ostrów Wielkopolski. Film Tajemnice Pomorza Polscy robotnicy przymusowi okazał się bezkonkurencyjny. Zyskał najwięcej głosów specjalistów z branży filmowej i telewizyjnej. Nasz film wygrał najbardziej obleganą kategorię Moja mała ojczyzna. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Tomek Częścik, a w jego powstanie zaangażowana była niemal cała redakcja telewizji Słupsk. To już 19. edycja ogólnopolskiego konkursu To nas dotyczy, który organizuje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 16 stacji telewizyjnych, które łącznie nadesłały 99 materiałów. Najwięcej, bo aż 34 w kategorii Moja mała ojczyzna. Nagrodę podczas uroczystej gali w Sopocie odebrał właściciel telewizji słupskiej Jacek Szuba. Największe podziękowania dla mojego zespołu w Słupsku, szczególnie dla Tomka Częścika, który włożył kawał serca w ten film. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli zrobić coś, co będzie ciekawe i będziecie mogli jeszcze oglądać. Dziękuję bardzo. To nie był jedyny słupski akcent podczas gali Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej. Swoją obecnością i występem uświetniła ją słupszczanka Natalia Sikora. Premiera filmu Tajemnice Pomorza Polscy robotnicy przymusowi w Sztolp miała miejsce podczas tegorocznej edycji Słupskiego Festiwalu Historycznego. W materiale wzięli udział historycy z Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz pasjonaci przeszłości naszego regionu. Film można obejrzeć za pośrednictwem internetu na kanale YouTube Telewizji Słupsk oraz na stronie internetowej Telewizji Słupsk. Nagrodzoną produkcję nadamy też na antenie telewizji Słupsk jeszcze dzisiaj, tuż po Obserwatorze. Zapraszam. Odznaczenia, awanse i wyróżnienia otrzymali strażacy podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Przede wszystkim były jednak podziękowania za ich służbę i poświęcenie. W uroczystości, która odbyła się na placu na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, uczestniczyli przedstawiciele nie tylko państwowej, ale również ochotniczych straży pożarnych. Wielu funkcjonariuszy z całego regionu otrzymało odznaczenia, awanse i nagrody. Jak poinformował komendant Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Krzysztof Trocki, w ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu słupskiego wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń ponad 2300 razy. Strażacy ratowali zdrowie i dobytek mieszkańców regionu, również z narażeniem zdrowia i własnego życia. Komendant przypomniał niedawne zdarzenie z Wieliszewa w gminie Potęgowo, gdzie w trakcie działań ratowniczych poszkodowanych zostało
dwóch strażaków z OSP w Łupawie. Z obrażeniami powstałymi w wyniku wybuchu butli z acetylenem funkcjonariusze trafili do słupskiego szpitala. Na poświęcenie strażaków uwagę zwracała również prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Mam też taką wielką nadzieję, że wasz mundur strażaka nie budzi żadnych kontrowersji. Nieustannie jesteście w rankingu tych zawodów, które mają najwyższy prestiż społeczny. Właśnie dlatego, że wam powierzamy te dobra emocjonalne, zdrowotne i majątkowe. Chroncie tego, zawsze z takim samym oddaniem. Z kolei starosta słupski Paweł Lisowski przypomniał, że samorządy powiatu zrzeszone w Związku Powiatowo-Gminnym pozyskały 7,5 miliona złotych z budżetu centralnego na zakup 10 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a Rada Powiatu podjęła decyzję o wsparciu w sumie 23 strażackich jednostek. Robimy to wszystko po to, ponieważ oprócz tego ogromnego szacunku, który mamy do Państwa, wiemy, jak podniesienie jakości właśnie w nowy sprzęt jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. W środę na nadzwyczajnej sesji zbiorą się słupscy radni. Będą głosować tylko nad jedną uchwałą w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic administracyjnych gminy Słupsk. Chodzi o plany gminy Słupsk, która próbuje odzyskać część terenów, jakie z początkiem tego roku weszły w granice miasta. Chodzi o część byłych sołectw Płaszewko i Bierkowo. Radni gminni podczas lutowej sesji przyjęli uchwałę o wszczęciu procedury odzyskania tych terenów. W sprawie gminnych planów odbyły się w mieście konsultacje społeczne. Cieszyły się one znikomym zainteresowaniem mieszkańców. Na niemal 81 tysięcy uprawnionych ankiety konsultacyjne wypełniło zaledwie 1668 mieszkańców, co daje frekwencję na poziomie powyżej 2%. 10 głosów było nieważnych. Za planami gminy opowiedziało się jedynie 8 osób, czyli niespełna 0,5% głosujących. 1647 osób, czyli ponad 99% głosujących, było przeciw odebraniu miastu terenów. 3 osoby, niespełna 0,2% głosujących, nie miały zdania w tej sprawie. Na podstawie wyników konsultacji radni zagłosują w środę nad negatywną opinią dotyczącą gminnych planów. Opinie mieszkańców Słupska i miejskich radnych nie są wiążące. Procedura powiększenia gminy o tereny leżące od początku roku w granicach miasta potrwa jeszcze ponad rok. W tej sprawie wypowiedzą się także mieszkańcy gminy oraz wojewoda pomorski. Ostateczną decyzję podejmie natomiast premier. Ma na to czas do końca lipca przyszłego roku. O problemie poszerzenia granic Słupska z perspektywy naukowca, historyka opowiadał podczas specjalnego wykładu profesor Wojciech Skóra. Dyrektor Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku mówił o racjach miasta, otaczających je gmin, a także całego regionu. Aula Akademii Pomorskiej była pełna. Na wykład słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu III wieku przyszło także wiele osób zainteresowanych problemem poszerzenia granic miasta. Profesor Wojciech Skóra opowiedział o historii powstawania miast, a także o tym, jak kształtował się przez wieki Słupsk. Przedstawił statystyki dotyczące liczby ludności w mieście i gminach ościennych. Temat wpisał się w trwającą debatę o granicach Słupska. Cały wykład Wojciecha Skóry dostępny jest na naszym kanale YouTube i na naszej stronie internetowej. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 29-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę podejrzewanych o znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Para usłyszała zarzut znęcania się nad najbliższymi ze szczególnym okrucieństwem, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Pod koniec grudnia słupscy policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwych rodzicach, którzy w jednym z mieszkań w gminie Kobylnica mieli sprawować opiekę nad trojgiem swoich dzieci. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, a przeprowadzone badania alkomatem potwierdziły, że rodzice są pijani. Mundurowi skontaktowali się z pracownikami socjalnymi, którzy tej samej nocy przekazali dzieci pod opiekę wskazanej rodzinie zastępczej, która do tej pory sprawuje nad nimi opiekę.
Funkcjonariusze ustalili też, że w tej rodzinie mogło dochodzić do przemocy wobec dzieci. W związku z tym policjanci poinformowali sąd rodzinny i prokuraturę i pod ich nadzorem prowadzili czynności w kierunku znęcania się nad dziećmi. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy, a także przesłuchania osób, które zajęły się dziećmi po odebraniu ich z rąk rodziców, doprowadziły do zatrzymania 29-letniej matki i 35-letniego ojca, którym postawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoimi dziećmi. Sąd oboje rodziców aresztował na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Tą informacją dzisiaj już w Obserwatorze żegnam się z Państwem, ale zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę na naszej antenie film Tajemnice Pomorza, polscy przymusowi robotnicy w Sztolp. Zachęcam do oglądania i życzę miłego odbioru. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.